Wejherowski Oddział Polskiego Czerwonego Krzyża istnieje od 30 września 1999 roku. Obecnie należy do najbardziej prężnych rejonowych oddziałów. Dwukrotnie reprezentował nasz kraj w zawodach międzynarodowych. Został też wpisany do Krajowego Systemu Ratownictwa PCK. Jak co roku zarząd serdecznie dziękuje honorowym krwiodawcom z terenu powiatu wejherowskiego, którym przyznaje odznaki 1, 2 i 3 stopnia. Chcemy uhonorować przede wszystkim tych, którzy oddają krwi najwięcej. Mamy honorowe odznaczenia 1, 2 i 3 stopnia dla tych, którzy oddali ponad 18 litrów krwi, 12 litrów krwi i 6 litrów krwi. Więc oni zasłużyli na szczególne wyróżnienie. Dzisiaj zostaną wręczone te odznaczenia. W sumie jest tych osób 28. Spotkanie było też idealną okazją do podziękowań ratownikom i wolontariuszom Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy otrzymali awanse na poszczególne stopnie ratownicze. Uroczystość uświetnił występ Grupy Rekonstrukcji Historycznej Pułk Czarnieckiego. Nazwiska osób wyróżnionych oraz uhonorowanych dawców krwi znajdują się na portalu wejherowo24.info.